Klub sportowy Orzeł został założony w 1922 roku przez grupę młodych entuzjastów sportu pochodzących z robotniczych środowisk Pragi. Piękne cele postawili przed sobą i przed klubem młodzi entuzjaści, założyciele klubu sportowego Orzeł. Przed klubem stanęły zadania nie tylko natury sportowej, ale również natury wychowawczej. Wiele z tych marzeń zostało później zrealizowanych. Postanowiono, że w przyszłości młodzież Pragi wykaże swoją wyższość nad kolegami z lewego brzegu Wisły. Postanowiono, że Orzeł, dając młodzieży możliwość wyżycia się w uprawianiu sportu, ma odciągnąć ją od złych nałogów. Początkowo barwy klubowe były biało-czerwone. Spodenki białe, koszulki czerwone. Po pierwsze dlatego, że każdy zawodnik sam kupował sobie kostium sportowy, a białe były najtańsze. Koszulki farbowano na kolor czerwony. A po drugie dlatego, że w swojej młodzieńczej zarozumiałości piłkarze KS Orzeł chcieli naśladować reprezentację Polski. Przyjemnie byłoby zobaczyć dziś te dumne twarze. Dumne z tego, że grają w prawdziwych kostiumach sportowych, chociaż we własnych, zwykłych butach, przeciwko zespołowi grającemu w zwykłych majtkach i koszulkach. Zapał, ambicja i umiłowanie sportu oraz dobre chęci, praca i wytrwałość doprowadziły do tego, że KS Orzeł piął się coraz wyżej po drabinie wyników sportowych i organizacyjnych. Orzeł zaczął otrzymywać zaproszenia na mecze od klubów sportowych spod warszawskich miejscowości. Między innymi na szczególne wyróżnienie zasługuje mecz rozegrany z drużyną sportową w Rembertowie, dokąd KS Orzeł został zaproszony na zawody z okazji Święta Pułkowego. Zgodnie z programem, mecz piłki nożnej miał być rozegrany o godzinie 12. Dopiero po przyjeździe do Rembertowa drużyna Orła została poinformowana, że ze względów organizacyjnych mecz zostanie rozegrany nie o godzinie 12, jak planowano, a o godzinie 16. Około godziny 14 zaproszono naszych piłkarzy do kasyna na obiad. I tu zaszedł wypadek pierwszy, który wprowadził w zdumienie zarówno naszych miłych gospodarzy, jak i nas jako gości. Piłkarz naszego klubu, Jacko Zygmunt, przewidziany do gry w tym dniu, dał prawdziwy koncert jedzenia, spożywając 12 kotletów schabowych z kapustą i kartoflami. Oczywiście o jego grze w tym dniu nie mogło być już mowy, mimo że wcale nie czuł się źle po tym posiłku. Drugi wypadek zdarzył się już w czasie gry. Nasz bramkarz, Witold Walentynowicz, broniąc ofiarnie bramki, rzucił się pod nogi biegnącego z piłką przeciwnika i uległ przypadkowej kontuzji głowy. Kiedy doszedł do siebie, ani nawet słyszeć nie chciał o tym, żeby przerwać grę. Z obandażowaną głową stanął z powrotem w bramce i bronił wspaniale, nie przepuszczając do końca meczu ani jednej bramki. Za swoją ambicję i dobrą grę otrzymał od widzów dużo oklasków, a od Lubej słodkiego całusa. Głównie jego postawie należy zawdzięczać zwycięstwo Orła w tym meczu w stosunku 2-0. W tym czasie klub sportowy Orzeł zmienił barwy klubowe. Ogłoszony został konkurs wśród członków klubu, w wyniku którego zostały przyjęte jako barwy klubowe kolory czerwony, zielony i czarny, a jako emblemat trójbarwna tarcza z haftowanym napisem KS Orzeł 1922. Zakupiono koszulki w czerwono-zieloną szachownicę i czarne spodenki. Opracowano również wzór znaczka klubowego, który członkowie klubu z dumą nosili na piersiach. Rozpoczęto także drukowanie gazetki klubowej, czym nie mógł się pochwalić w tym czasie żaden warszawski klub sportowy. Wielkim wydarzeniem dla klubu było również ufundowanie sztandaru klubowego, co napełniło wielką dumą wszystkich członków klubu. W tym okresie duszą klubu był Tadeusz Kowalewski, pseudonim Bizum. Nie można jednak nie wspomnieć o wielkich zasługach innych kolegów. Edwarda Raczyńskiego, niezastąpionego skarbnika, który bezlitośnie egzekwował składki od wszystkich członków klubu. Maria Ostasa, gospodarza klubu, który pilnował skromnego inwentarza klubowego jak własnego najdroższego skarbu. Wyjazdy były dobrą okazją dla wycieczek, w których brali udział niemal wszyscy członkowie klubu. Szczególnie przyjemne były mecze rozgrywane w Miłośnie, gdzie zwykle byliśmy bardzo gościnnie przyjmowani. Granice boiska
wyznaczone były piaskiem i gęsto obstawiane członkami ochotniczej straży pożarnej w hełmach. Na honorowych miejscach widowni w fotelach zasiadali komendant straży pożarnej, ksiądz proboszcz i inne osobistości Miłosny. Wokół boiska prawie wszyscy mieszkańcy Miłosny. W czasie przerwy meczu zawodników naszych częstowano cytrynami lub pomarańczami. Gospodarze nie tylko byli gościnni, ale również dbali o zdrowie zawodników własnych i zaproszonych gości. Starym zwyczajem drużyny przebrały się w stroje sportowe w mieszkaniach działaczy Miłośnianki, a następnie przez całe osiedle na boisku. Taki przemarsz był jednocześnie żywą reklamą meczu. Tym razem zauważyliśmy, że organizatorzy meczu oprócz pomarańczy i jabłek nieśli sporą butelkę jodyny oraz trochę środków opatrunkowych. Na nasze pytanie, po co jodyna, śmiało przyznali się, że mają obecnie młodą drużynę, jeszcze dość słabą technicznie i w wypadku jakiejś przypadkowej kontuzji chcą mieć pod ręką środki opatrunkowe. Bardzo nas przy tym przepraszali, że tak ostentacyjnie niosą te środki opatrunkowe i prosili o wyrozumiałość dla ich młodych graczy. Jak się później okazało, jodyna nie była potrzebna. Mecz odbył się w bardzo przyjemnej atmosferze i zakończył się naszym zwycięstwem w stosunku 3-1. Kwestią palącą dla klubu sportowego Orzeł była sprawa jakiegoś lokalu, w którym członkowie mogliby spotykać się wieczorami i w sposób bardziej zorganizowany prowadzić pracę wychowawczą i utrzymywać kontakty towarzyskie. Dlatego, gdy nadarzyła się okazja posiadania własnego stadionu, zarząd klubu skorzystał z niej skwapliwie. Na terenach miejskich, przy ulicy Podskarbińskiej 10, początkowo pracą własnych rąk członków klubu, a następnie przy pomocy władz miejskich, wybudowany został stadion z prawdziwego zdarzenia, z boiskiem piłkarskim, bieżnią i wszystkimi urządzeniami lekkoatletycznymi, boiskiem siatkówki, kortami tenisowymi i trybuną, w której znajdowały się szatnie z natryskami. Jednakże uzyskanie terenu i budowa stadionu nie przyszła tak łatwo. Początkowo teren przy ulicy Podskarbińskiej 10 został zaanektowany przez klub sportowy Orzeł trochę bezprawnie. Po urządzeniu własnymi siłami prowizorycznego boiska rozpoczęto na tym terenie działalność sportową. Jesienią 1926 roku klub sportowy Orzeł zorganizował na polach Olszynki Grochowskiej wielki międzyklubowy bieg na przełaj. W biegu tym startowało wielu ówcześnie najlepszych biegaczy polskich z przyszłym mistrzem olimpijskim Januszem Kusocińskim na czele. W barwach Orła startowało około 150 zawodników, a wśród nich nasz najlepszy długodystansowiec Józef Kowalski. Bieg ten miał przebieg bardzo emocjonujący, a jego zakończenie było dramatyczne. Prowadząc bieg, zawodnik KS Orzeł Józef Kowalski niedaleko od mety zmylił właściwą trasę i wyczerpany pogonią za czołówką biegu, która pobiegła właściwą trasą, po morderczym finiszu przegrał wyścig z Januszem Kusocińskim, zajmując zaszczytne drugie miejsce. Drużynowo KS Orzeł odniósł w tym biegu bezapelacyjne zwycięstwo. Bieg ten otrzymał piękną oprawę organizacyjną, gdyż zarząd klubu zaprosił na tę imprezę prezydenta miasta, inżyniera Słonimskiego i dyrektora Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego, pułkownika Ulrycha, którym chciano zaprezentować nasz klub i styl naszej pracy sportowej. Cel został osiągnięty. Te wysoko postawione osobistości stały się protektorami idei budowy stadionu sportowego przy ulicy Podskarbińskiej 10, przeznaczonego na bazę działalności klubu sportowego Orzeł. Klub otrzymał również lokal przy ulicy Grochowskiej, w którym członkowie mogli wieczorami znaleźć kulturalną rozrywkę, a zarząd klubu odbywał swoje posiedzenia. Po zwycięskim meczu na własnym stadionie z drużyną z Siedlec, zespół Orła został zaproszony na spotkanie towarzyskie. I tu nasi piłkarze dali się wziąć na bardzo prosty kawał. To towarzyskie spotkanie zostało rozegrane przy pięknej pogodzie i w upalny dzień. Gdy nasi piłkarze zeszli na przerwę przy wyniku bezbramkowym, zastali w szatni przyszykowaną baterię oranżady. Po wypiciu dużej ilości oranżady sił i tchu starczyło naszym zawodnikom tylko jeszcze na 15 minut gry. Później
Oranżada zrobiła swoje. Piłkarzy naszych pozatykało i zaczęli się nadmiernie pocić. Dalej poszło zgodnie z planem naszych miłych gospodarzy. Posypały się bramki i końcowy wynik brzmiał 5-0 dla naszych przeciwników. Była to dla nas dobra nauczka, na szczęście otrzymana w meczu towarzyskim. Działalność sekcji lekkoatletycznej nie ograniczała się tylko do brania udziału w biegach na przełaj. Po porozumieniu się klubu sportowego Orzeł z amatorskim klubem sportowym i warszawskim klubem sportowym głuchoniemych, wspólnym kosztem został ufundowany Puchar Przechodni dla zwycięzcy zawodów lekkoatletycznych o pełnym programie, które były co rok rozgrywane pomiędzy tymi klubami. Kluby te reprezentowały wówczas równy poziom i walka o puchar spełniała doniosłą rolę w podnoszeniu poziomu sportowego sekcji lekkoatletycznych tych klubów, dostarczając przy tym zawodnikom wiele emocji sportowych. W sekcji lekkoatletycznej KS Orzeł było także dużo kobiet. Nasze dziewczęta nie błyszczały wynikami, ale były tak miłe, że jak magnes przyciągały do naszego klubu młodzież z całej Pragi. Znalazło to zresztą wyraz w zawarciu kilku małżeństw pomiędzy członkami naszego klubu. Turnieje i zawody wygrywali również siatkarze, kolarze, atleci, hokeiści, szachiści, pływacy i bokserzy. Zlikwidowano w klubie sportowym Orzeł tak zwany sezon martwy w okresie zimowym, urządzając taflę lodową, na której organizowano zawody w jeździe szybkiej na lodzie, jeździe figurowej oraz mecze hokejowe. W ramach jazdy figurowej, niezależnie od piruetów, holendrów i Amerykanów czy tańca na lodzie, modne były wówczas skoki na łyżwach przez 5-6 zestawionych koło siebie ławek lub przez żywą przeszkodę, leżących na lodzie 7-8 chłopców. Niezależnie od pracy czysto sportowej, klub sportowy Orzeł prowadził wśród młodzieży Pragi pracę ideowo-wychowawczą i kwitło w klubie życie towarzyskie. Mieszany chór KS Orzeł na konkursie chórów Okręgu Warszawskiego, jaki odbył się w konserwatorium, zajął wysokie drugie miejsce, a organizowane w karnawale bale klubu sportowego Orzeł cieszyły się wśród sportowej młodzieży Warszawy wielkim powodzeniem. Klub sportowy Orzeł miał w swych szeregach kilkuset sportowców, dziewcząt i chłopców, ale nie można nie wspomnieć o kibicach klubu. Pokaźna armia kibiców była członkami klubu sportowego Orzeł i uprawiała sport dla rozrywki, dla utrzymania kondycji i sprawności fizycznej, dla zdrowia. Część z nich próbowała sportu wyczynowego, ale że im nie wyszło, przeszli do obozu kibiców. Ci kibice byli najbardziej wartościowymi dla klubu, bo rozumieli sport. Ponadto byli z klubem związani wychowaniem fizycznym, pracą społeczną i życiem towarzyskim. Udział w zebraniach towarzyskich, w lokalu klubowym, przyjaźń z poszczególnymi zawodnikami czy zawodniczkami. Ci kibice całe dnie i wieczory poświęcali na długie dyskusje na temat składu czy taktyki zespołu. Oni zawsze byli całym sercem przy walczących o zwycięstwo zawodnikach, dając im wielki doping. Drugą armię stanowili kibice zamieszkali na Grochowie. Ci również dawali doping, ci również chcieli zwycięstwa Orła, ale przez nich przemawiał patriotyzm dzielnicowy. Chcieli, żeby zwyciężał Orzeł, bo to był ich grochowski klub. Cała przedwojenna działalność KS Orzeł nacechowana była troską i walką o wychowanie młodzieży robotniczej Pragi na silnych i zdrowych, zarówno fizycznie, jak i moralnie, obywateli państwa polskiego. Rozpoczęły się najpiękniejsze dni polskiego kolarstwa torowego. Rok 1972. Na początku maja zawsze wierny i otwarty dla tej dyscypliny sportu przegląd sportowy zanotował. 80 lat temu otwarty został tor kolarski na Dynasach. 50 lat temu powstały niemal jednocześnie państwowe zakłady optyczne i robotniczy klub sportowy Orzeł, a 35 lat temu tor na Dynasach został zlikwidowany. Ileż to rocznic zbiegło się w tym wielce uroczystym dniu, sobocie 6 maja, który z pewnością na trwałe zostanie zapisany w historii polskiego kolarstwa. I oto jesteśmy świadkami otwarcia nowych Dynasów, pięknego toru RKS Orzeł przy ulicy Podskarbińskiej w Warszawie, zbudowanego w dużej mierze czynem społecznym zapaleńców Polskiego Związku Kolarstwa, a głównie redaktora Janusza Strzałkowskiego,
zapaleńców RKS z prezesem klubu Zdzisławem Stalkopfem, załogi PZO z jej dyrektorem Stanisławem Stafą. Na nowe dynasy wyznaczano miejsca w całej Warszawie. Dopiero jednak usytuowanie ich na terenie Orła spowodowało, mimo wielu piętrzących się przeszkód, ostre ruszenie tempa robót naprzód. Było to wielkie przeżycie i podniosła dla kolarskiego świadka uroczystość. Z oczu wielu starych mistrzów Kolarskiej Akademii popłynęły łzy. Z grona tych najstarszych byli obecni Zdzisław Gędzierowski, Franciszek Szymczyk, Eugeniusz Michalak, Józef Kapiak, Kazimierz Włodarczyk, Jerzy Bek i młodsi ze Zbysławem Zającem, Ryszardem Szurkowskim i Marianem Więckowskim na czele. Kolarze, uczestnicy zorganizowanych z tej okazji w Warszawie Mistrzostw Polski, i to już w trzech kategoriach wieku, seniorzy, juniorzy i młodziki, godnie uczcili to historyczne wydarzenie. Walka o tytuły była pasjonująca i czuć w niej było przedsmak monachijskich igrzysk. Szosowcy bili torowców i vice versa. Objawieniem mistrzostw był Tadeusz Mytnik, który w wyścigu na 4 kilometry wyeliminował Pawła Kaczorowskiego. Z kolei Mieczysław Nowicki pokonał Jerzego Głowackiego. W walce o trzecie, czwarte miejsce Głowacki pokonał Kaczorowskiego, a w finale Nowicki wygrał z Mytnikiem. To była cudowna walka. Ale równie piękne pojedynki obserwowaliśmy w sprincie. Młodziutki i niedoświadczony Benedykt Kocot pokonał w finale Andrzeja Beka, a obaj w tandemie pokazali już wielką klasę, mimo że przed rokiem zaledwie Bek i Kotliński mieli w Krakowie wypadek i obaj leczyli ciężkie kontuzje.